Dzień dobry, to jest Suite Wirtualnej Polsce, ja nazywam się Michał Wróblewski, a moimi Państwa gościem jest dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości, lider nowo powstałej Partii Republikańskiej, pan Adam Bielan. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, kto to powiedział? PiS nie ma już wiele wspólnego z wartościami, o których było głośno dawniej. To niestety partia tłustych kotów. Ci, którzy mają dostęp do prezesa, robią co chcą. Inni muszą siedzieć jak mysz pod miotłą. Jeżeli pan mi zadaje to pytanie dzisiaj, to domyślam się, że pani poseł Janowska. To posłuchajmy fragmentu, zgadza pan. Już podjęłam decyzję, to ta decyzja jest ostateczna. Ja nie lubię rzucać słów na wiatr, a problem, który był skumulowany i był dłuższym problemem, on cały czas jest nierozwiązany i nawet rozmowa, myślę, żeby w tej kwestii nie zmieniła. Chyba że Prawo i Sprawiedliwość wróci do korzeni, zacznie analizować swój program wyborczy i wróci do tego programu i zacznie go po prostu realizować, bo ewidentnie skręcił nie w tą stronę, co trzeba. Brakuje na pewno w klubie rozmów i dostępu do prezesa. To faktycznie jest problem, bo niestety czasami konflikty, jak to wszędzie, no i w rodzinie też również są przecież konflikty, pojawiają się, nie są one po prostu rozwiązywane i to powoduje frustrację u ludzi. I to można powiedzieć, że ta odpowiedź no, jest taka, bo frustracja narosła i ludzie podejmują takie decyzje, a nie inne. Pani poseł, pani zdaniem to w najbliższym czasie ile jeszcze będzie odejść z klubu Prawa i Sprawiedliwości? Mam nadzieję, że jak najwięcej i oczywiście wszystkich zapraszam do naszego koła. Partia tutaj pana Bielana jest partią, która jest sensu stricte Prawem i Sprawiedliwością. Tam nawet na konwencji można było zobaczyć, że to jest jakby jedna synergia i tam nie ma jakby rozdziału poza tylko i wyłącznie nazwą, więc tutaj jakby nie widzę odosobnienia. Tam to jest po prostu jedna całość. My chcemy tworzyć nową jakość w polityce i przede wszystkim my chcemy być partią, która, mówię, pokazuje Polakom, że jesteśmy razem i walczymy o Polaków, co w tej chwili, tak jak już wspomniałam, Prawo i Sprawiedliwość odeszło. To była poseł Małgorzata Janowska, która wróciła wczoraj do klubu Prawa i Sprawiedliwości. O czym poinformowali panowie Jarosław Kaczyński z Adamem Bielanem? No właśnie, ta wypowiedź pani Janowskiej, no bardzo krytyczna wobec Prawa i Sprawiedliwości, padła pod koniec czerwca. Minęły 2 tygodnie i co się zmieniło? No po pierwsze były rozmowy, bo zgadzam się z panią poseł, gdy mówiła w tym wywiadzie, że brakuje rozmów. Tych rozmów brakuje również ze względu na sytuację, w jakiej kraj, cały świat się znalazł w ostatnich miesiącach. Ale to pani Janowska wraca do klubu PiS-u, żeby ratować kraj? Nie, ale... Bo Arkadiusz Czartoryski, który też wrócił do klubu PiS-u, tłumaczył to, że wrócił Donald Tusk, więc on też musi wrócić, jak rozumiem, żeby tego Donalda Tuska pokonać. Ale co się zmieniło w sprawie Małgorzaty Janowskiej? Natomiast ten wątek, o którym mówiła pani poseł, jest bardzo ważny. Rzeczywiście tych spotkań, bezpośrednich spotkań, choćby spotkań klubu, było w ostatnich miesiącach bardzo mało. Pierwsze posiedzenie, takie wyjazdowe posiedzenie, które było regułą w naszym klubie parlamentarnym, odbyło się dopiero 2 tygodnie temu w Przysusze. No i z całą pewnością spory, które są normalne w każdej dużej koalicji, w każdym dużym ugrupowaniu, w okręgach między posłami, one narastały. Była też duża frustracja, która nie znajdowała ujścia. Pani poseł akurat jest bardzo mocno związana ze swoim okręgiem wyborczym, swoim miastem Bełchatowem. Bełchatów, no, tam jest duże zaniepokojenie związane z wygaszaniem kopalni. Ja rozumiem, że prezes Prawa i Sprawiedliwości rozwiał te wszystkie niepokoje, no bo pani Janowska narzekała na to, że nie ma dostępu do prezesa. Jak rozumiem, było inaczej, to wczoraj pani poseł nie ogłosiłaby swojej decyzji o powrocie do klubu i przystąpieniu. Ale jak wyglądają kulisy takiego powrotu? Partii. Czy jest prawdą, że pan organizuje obiady w swoim domu, w których uczestniczy Jarosław Kaczyński wraz z tymi posłami, którzy najpierw odeszli z klubu, potem do niego wracają? Tak to wygląda, panie pośle? Nie, akurat w przypadku pani poseł Janowskiej nie spotkaliśmy się w moim domu. Ale z Lechem Kołakowskim słyszałem, że tak. No nie zaprzeczam. Rzeczywiście znamy się dość długo z panem posłem Kołakowskim, choćby z udanej kampanii do Senatu w wyborach uzupełniających w 2016 roku, której liderował na miejscu w Łomży pan poseł Kołakowski, więc jako obóz dużo mu zawdzięczamy. Pani poseł Janowska, na co zwrócili uwagę dziennikarze, chyba pobiła taki swoisty rekord. Najpierw koło, założenie koła Wybór Polska, później przejście do koła Polskie Sprawy, następnie powrót do klubu Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko w ciągu, zdaje się,
dwóch tygodni. Wcześniej przeszedł, czy właściwie wrócił do Klubu Prawa i Sprawiedliwości dzięki panu Arkadiusz Czartoryski. No i został jeden jegomość, Zbigniew Giżyński. Czy również on wróci na pokład klubowy Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że było w historii naszego obozu, naszego środowiska politycznego w ostatnich kilkunastu latach wiele odejść, nie ma co ukrywać. I one się dzielą z grubsza na dwie grupy. Są odejścia związane z pewną frustracją, brakiem dostępu do prezesa czy do premiera, niemożnością załatwienia problemów swojego okręgu wyborczego czy swojego miasta. Tak było w przypadku Bełchatowa i pani poseł Janowskiej, tak było w przypadku Łomży, pana posła Kołakowskiego, tak było w przypadku Ostrołęki, pana posła Czartoryckiego, ale są też odejścia związane z chęcią przejścia na drugą stronę. W przypadku, gdy byliśmy w opozycji, wielu moich byłych kolegów, koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości po prostu dołączyła do partii władzy, prawda? Jana Kluzik-Rostkowska, najlepszy przypadek, gdy rządził Prawo i Sprawiedliwość, była lwicą Jarosława Kaczyńskiego, gdy przyjęła władzę Platforma Obywatelska, szybciutko się dołączyła, żeby zostać ministrem edukacji. Takich przypadków jest sporo, ale nawet gdy rządzimy, są politycy, którzy natychmiast po wyjściu stają się pieszczochami liberalnych, lewicowych mediów i przychodzą na drugą stronę. W przypadku takich polityków myślę, że powrót jest. No właśnie, panie pośle, dzisiaj usłyszałem taką ciekawą tezę trochę ze strony wicemarszałka Senatu, pana byłego przyjaciela politycznego Michała Kamińskiego, który powiedział, że był pytany o te powroty polityków do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział zaskakującą rzecz jak na politykę opozycji. Powiedział, że ci posłowie wracają do klubu PiS-u, dlatego że skłócona opozycja nie przedstawiła im żadnej oferty. No akurat marszałek teraz, Michał Kamiński, w przypadku jednego z choćby z tych posłów, których rozmawialiśmy, zdaje się intensywnie przedstawiał mu rozmaite oferty, często się z nim spotykając i kusząc go właśnie. Czyli to chodzi o posła, który wrócił teraz do klubu. Rozumiem, tak, że chodzi o posła Czartoryskiego. Nie, akurat o innego, ale już zostawmy. No nie, no to proszę powiedzieć, jak pan wolałbym, żeby on sam o posła Kołakowskiego? Jeżeli będzie chciał, no akurat Michał Kamiński, jak wiemy, był kiedyś posłem z Łomży, ale nie w tym rzecz. Ja akurat cieszę się, że ci posłowie, którzy wrócili do naszego klubu, przemyśleli sprawę. Oczywiście też mieli okazję porozmawiać zarówno z prezesem, jak i z premierem na temat spraw swoich okręgów wyborczych, bo to są politycy bardzo silnie związani z Bełchatowem, z Łomżą, z Ostrołęką. Pan poseł Kołakowski jest aktywny politycznie od ponad 30 lat w Łomży, pan poseł Czartoryski. Rozumiem, to jest poseł piątej kadencji. Poseł Kołakowski był namawiany przez Michała Kamińskiego, ale panie pośle, żeby nie skupiać się na tych konkretnych nazwiskach. No właśnie, kogo jeszcze Klub Prawa i Sprawiedliwości może się powiększyć i czy zawsze będzie tak, że to prezes Jarosław Kaczyński będzie ogłaszał? Mamy 230 posłów, 231 posłów, teraz mamy 232. Czy będziemy mieli kilka razy w tygodniu konferencję, czy oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński nie odpowiada niestety na pytania. Czy tego należy się teraz spodziewać? No, jakbyśmy mieli kilka razy w tygodniu taką konferencję, to niedługo doszlibyśmy do Koalicja 276 być może. Ale nie, panie pośle, to jeszcze wrócę do tego, co pani Janowska powiedziała pod pana adresem. Znaczy, tak, powiedziała, że Partia Republikańska, którą pan powołał do życia, chyba stanął, na razie chyba nieformalnie, na jej czele, że to jest takie Prawo i Sprawiedliwość bis tak naprawdę. No pan też występuje podczas tych oświadczeń prezesa w siedzibie partii na tle logo PiS-u. Ale ja nie ukrywam. Partii Republikańskiej nie widać. Ja nie ukrywam, znaczy to pański zdaniem nie widać, ale ja nie ukrywam, że my nie jesteśmy... Ale nie organizujecie żadnych konferencji prasowych swoich, własnych, z własnym logiem. My zrobiliśmy zjazd dla oferty, przedstawiliśmy ofertę dla członków porozumienia zaledwie 3 tygodnie temu i mamy już tylu posłów, co Jarosław Gowin w klubie parlamentarnym. Natomiast chcę panu powiedzieć, że my nie ukrywamy, że jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy. My się tego nie wstydzimy. Gowin na swoje spotkanie zaprosił Giżyńskiego dzień po tym, jak Giżyński rozbił klub i wyszedł z klubu. My zapraszamy polityków do powrotu do Zjednoczonej Prawicy, do klubu Zjednoczonej Prawicy i tym się między innymi niedawno od żartował pan byłego z kolegi Gowina partyjnego Gowina różnie. I z porozumienia, że oni tak naprawdę, jeśli chodzi o wkład wyborczy, no to ten wkład jest zerowy w Zjednoczoną Prawicę. Ja widziałem paręnaście dni temu taki sondaż komentowany na Twitterze, gdzie Partia Republikańska miała dokładnie 0% poparcia.
i tydzień później już był sondaż, gdzie mieliśmy 1,2, byliśmy drugą siłą w Zjednoczonej Prawicy przed porozumieniem Gowina, które istnieje od 7 lat w mediach. Natomiast jeśli chodzi o ten wkład wyborczy, to jest prawda. Gowin jako wicepremier po 4 latach bycia wicepremierem zdobył w swoim okręgu, ale jeżeli mogę dokończyć, ale pan cytował te sondaże, 15 tysięcy głosów. To wiemy, były 2 promile wyniku Zjednoczonej Prawicy, więc panie pośle, to są liczby, od których nie można uciec. Panie pośle, pan ma dobry kontakt z mediami, nigdy nie unika rozmów z dziennikarzami. Wiemy, że pan ma dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Czy pan mógłby namówić prezesa, żeby zamiast wygłosić oświadczenie z całym szacunkiem, zaczął odpowiadać na pytania, tak jak robią to kluczowi dzisiaj politycy i po stronie opozycji, i w końcu po stronie obozu rządzącego. Ale reporterem politycznym, wie pan, że Jarosław Kaczyński dosłownie miesiąc temu miał serię wywiadów, otwartych wywiadów. No, miesiąc temu mediów, miał serię wywiadów, ale w prawicowych kilkunastu mediach, chyba wywiadów. Panie pośle, ja nie liczę na to, że prezes, chociaż bardzo bym chciał, przyszedł do Wirtualnej Polski i udzielił nam wywiadu, ale chodzi o konferencje prasowe, żeby nikt nie został pominięty, żeby wyszedł na konferencję prasową, tak jak ostatnio wyszedł Michał Dworczyk i odpowiadał na pytania. Miał wywiady dla różnych mediów. Ale to nie o wywiady chodzi, panie pośle. Chodzi o konferencję prasową, żeby każda redakcja obecna miała szansę zadać prezesowi pytania. Ale wywiad polega na zadawaniu pytań. I on w tych wywiadach odpowiadał na wszystkie pytania, również trudne, bo czytałem takie wywiady. Ale to dlaczego prezes nie udziela wywiadu w Wirtualnej Polsce, Onetowi, TVN24, Gazecie Wyborczej, tylko udziela Tygodnikowi Sieci, Gazecie Polskiej? Tygodnikowi Wprost. Tych wywiadów było kilkanaście. Jak? Kiedy rozmawiał prezes Kaczyński z Tygodnikiem Wprost? No. 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu. Jednak politycy powinni chyba wychodzić na konferencje, prasowe i odpowiadać na pytania, ale zostawmy to. Redaktor Olczyk. Jeśli nie mamy okazji zadać pytania Jarosławowi Kaczyńskiemu, to może pan odpowie na pytanie, o co chodzi w tej grze wokół TVN? Czy Prawo i Sprawiedliwość chce przejąć TVN? Nie widzę żadnej gry o TVN. Jestem w ogóle zdziwiony łączeniem tego tylko i wyłącznie z TVN-em, dlatego że przepisy dotyczące ograniczenia obecności kapitału zagranicznego w mediach elektronicznych obowiązują w Polsce od lat 90. W 1992-1993 roku wprowadzono ograniczenie do 35%, które zwiększono w 2002-2003 roku, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, do 49%, ale jest tam wprost zapisane, że kapitał spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie może posiadać powyżej 49%. Panie pośle, ta nowelizacja tej ustawy, mówią o tym eksperci, ja tu się nie posiłkuję wyłącznie moją opinią, bo opieram się na tym, co mówią eksperci, co mówią dziennikarze, sami zainteresowani. No, ta nowelizacja, te przepisy, które proponuje dzisiaj Marek Suski, no, uderzają w grupę TVN. I powstaje pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość chce uderzyć w TVN? Czy to jest jakaś gra dyplomatyczna z Amerykanami, którzy są właścicielami? Nie ma żadnej gry dyplomatycznej z Amerykanami. W Polsce od lat obowiązuje ograniczenie obecności kapitału spoza europejskiego obszaru gospodarczego. To obejmuje wszystkie kraje spoza EOG. I te przepisy znajdują się w polskim prawodawstwie od kilkunastu lat, od roku 2002 czy 2003. Dlatego, że są różnice w interpretacji tych zapisów i mamy sytuację, w której spółka holenderska, zarejestrowana, spółka Krzak, zarejestrowana na lotnisku Schiphol, ma dzisiaj mniej obowiązków niż spółka polska. To znaczy spółka polska nie może być własnością, powiedzmy, Rosjan, a spółka holenderska czy spółka cypryjska takiego właściciela rosyjskiego ale może posiadać. Czyli w związku z tym może posiadać koncesję w Polsce. TVN nie ma się czego bać, panie pośle? Nie wiem, to jest trzeba pytać właścicieli. Ale to jest źle, że Amerykanie mają większość udziału w grupie TVN, pana zdaniem? I radzę panu też przeanalizować ten przypadek, gdy Rupert Murdoch inwestował w Polsce, w telewizję Puls. I po analizach prawnych zdecydował, że nie kupi więcej niż 35% udziału w telewizji Puls, dlatego że przepisy w Polsce, niezmienione od tamtego czasu, wyraźnie mówiły, że kapitał spoza europejskiego obszaru gospodarczego. No, ale Marek Suski powiedział kilka dni temu, panie pośle, że Prawo i Sprawiedliwość chce mieć jakiś tam wpływ na tę telewizję, więc tutaj chyba te motywy są wypowiedziane wprost. Trzeba pytać pana posła Suskiego, nie znam Marek Suski odpowiedzi. Również nie odpowiada na ja pytania. Ja nie chcę mieć żadnego wpływu na TVN. Panie pośle, tym, że czasem tam występuje, tak, jak wielu polityków. U Moniki Olejnik. Zresztą to są zawsze bardzo ciekawe programy. Chociaż mniej ciekawe niż tweet Wirtualnej Polski. A w tym programie, w naszym programie, Krzysztof Gawkowski powiedział, Prawo i Sprawiedliwość chce powołać konsorcjum PKO SA, PKO BP, KGHM i Orlen, które wyłoży odpowiednią ilość pieniędzy i kupi udziały w wielkości 51% w grupie TVN. Chodzi o to, żeby powoli, ale skutecznie przejąć TVN. Właśnie Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, powołuje się na rzekome jego rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Czy faktycznie takie rozmowy są prowadzone? Czy spółki Skarbu Państwa mogą te udziały w TVN przejąć? Są bajki,
absolutne bajki. Nigdy nie słyszałem o takim scenariuszu. Jest to kompletny absurd. Zresztą jeśli chodzi o TVN24, to on nadaje na podstawie koncesji dla kanału satelitarnego, którą bardzo łatwo obejść w Polsce, nadając na przykład z Czech czy z Holandii, więc myślę, i to jest mój osobisty pogląd, że w ogóle w sprawie koncesji dla kanałów satelitarnych należy dokonać zmiany w prawie i odejść od koncesjonowania tego rodzaju kanałów. Paweł Kukiz mówi, że poparłby tę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, jeśli Jacek Kurski zostałby odsunięty od kierowania telewizją publiczną. Czy jest to możliwe, panie pośle? Nie mam wpływu na to, kto kieruje telewizją publiczną i nie chcę prowadzić, szczególnie poprzez media, negocjacji z panem posłem Kukizem w tej sprawie. Marek Suski powiedział, że TVN powinien brać przykład z TVP. Pan się zgadza z taką tezą? Znowu nie znam kontekstu tej wypowiedzi, nie wiem, co mój kolega, ja pan zdecydowałem tę wypowiedź. Co mój kolega z Radomia miał na myśli, mówiąc te bardzo słowa. Pan nie chce komentować wypowiedzi Marka Suskiego, rozumiem. Jakoś na przykład sportu, zupełnie rozumiem. To rzeczywiście w TVP jest ona znacznie wyższa niż w TVN-ie, więc być może chodziło to, o to. Jeśli nie Marek Suski, to Georgette Mosbacher, była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, udzieliła wywiadu nam, Marcinowi Makowskiemu, i ona powiedziała o tej sprawie tak: to na pewno uderzy w biznes, jeśli ktoś zmusza koncerny medialne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do sprzedaży większościowych udziału w ręce polskich firm, niebezpiecznie zmierza w kierunku korupcji i oligarchii. Jeśli Amerykanie zobaczą, że tak wygląda inwestowanie w Polsce, pójdą gdzie indziej, świat jest wystarczająco duży. No, pani Mosbacher, która jest przychylna generalnie, albo była przychylna rządowi Prawa i Sprawiedliwości, no jednak krytykuje to, co zamierzacie zrobić w sprawie nowelizacji radiofonii i telewizji. Była ambasador Mosbacher, była znana z tego, że jak lwica walczyła o rozmaite biznesy amerykańskie, ale w tej sprawie wydaje mi się, że pani ambasador doskonale wie, że nie ma racji, ponieważ przepisy polskiego prawa w tej sprawie obowiązują od kilkunastu lat i one mówią wyraźnie: kapitał spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie może stanowić więcej niż 49% podmiotów, którym Krajowa Rada udziela koncesję. I myślę, że Amerykanie, zarówno firma Scripps International, jak i Discovery, doskonale o tym wiedzieli, wchodząc na rynek polski. Panie pośle, pan ma kontakt z amerykańskimi dyplomatami, z politykami ze Stanów Zjednoczonych? Mam. No właśnie, to chciałem się od pana dowiedzieć, bo chyba pan jest dobrze poinformowany w tej sprawie. O co chodzi ze sprawą ambasadora, przyszłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce? Bo czytam to, co pisze Onet, który pisze właśnie: polski rząd domaga się od Marka Brzezińskiego, syna Zbigniewa Brzezińskiego, by przed przyjazdem do Polski zrzekł się polskiego obywatelstwa. Marek Brzeziński odpowiada, że nie może się zrzec czegoś, czego nie ma. Jak pisze Onet, cała sytuacja sprawia wrażenie, jakby polski rząd chciał upokorzyć przedstawiciela administracji Joe Bidena, zanim zawita w Warszawie. O co chodzi w tej całym zamieszaniu? Po pierwsze, słowo wyjaśnienie dla naszych widzów. W zdecydowanej większości krajów świata dzisiaj Stany Zjednoczone mają swojego ambasadora. Po wyborach prezydenckich z reguły większość nominatów politycznych, bo ambasadorowie w Stanach Zjednoczonych dzielą się na dwie kategorie: dyplomatów zawodowych oraz takich nominatów właśnie politycznych, jakim była pani ambasador Mosbacher, rezygnuje. To sprawia, że przez wiele miesięcy są na tym stanowisku wakaty. Tak było zresztą po zwycięstwie Donalda Trumpa, bo pani ambasador Mosbacher też dopiero po 9-10 miesiącach przyjechała do Polski. To teraz po drugie, pan Marek Brzeziński, który nie jest dzisiaj jeszcze oficjalnie ogłoszonym kandydatem, nie przeszedł nawet przesłuchania przez Komisję Spraw Zagranicznych w Senacie. Po trzecie, w Polsce obowiązuje prawo dla wszystkich krajów mówiące, że osoba, która mogłaby uzyskać obywatelstwo polskie, nie może pełnić funkcji ambasadora. Ale, dokładnie takie samo prawo. Ale panie pośle, czy strona polska stawia jakieś żądania? I Polak, który mógłby uzyskać, czy miałby obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, nie mógłby być ambasadorem Polski w Waszyngtonie. I chcę przypomnieć, że taki przypadek mieliśmy już w przeszłości. Ambasador Ray, zanim uzyskał funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, zrzekł się polskiego obywatelstwa. Panie pośle, potwierdzi pan, że pan Marek Brzeziński jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce? Nie mogę tego potwierdzić, bo to nie należy do mnie. Nie mam takiej kompetencji. Trzeba pytać stronę amerykańską. Z reguły... No ale pan jest dobrze poinformowany, panie pośle. Ale to nie jest kwestia wiedzy, czy jakiejś kularowej wiedzy, tylko oficjalnych komunikatów, które każde państwo, w tym Stany Zjednoczone, publikuje w momencie, kiedy otrzyma tak zwana grymą, czyli kandydat przejdzie wszystkie procedury. Natomiast chcę powiedzieć, że po tym nie pierwszym zresztą fejku, który Onet publikuje na temat relacji polsko-amerykańskich, ukazało się oświadczenie wiceministra spraw zagranicznych, który to zdementował.
Panie pośle, jeszcze zostając przy tych sprawach międzynarodowych, sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości do spraw międzynarodowych właśnie został decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Skomentował to dość osobliwie były minister spraw zagranicznych na Twitterze Witold Waszczykowski. Widzimy to na ekranie. Witold Waszczykowski napisał: kolejny minister spraw zagranicznych, gratuluję nowej funkcji, słuszną linię ma nasza władza, cytuję film Miś Witold Waszczykowski. Skąd te uszczypliwości u byłego szefa MSZ? Nie wiem, trzeba pytać pana ministra, którego osobiście bardzo lubię, jest moim kolegą z Europarlamentu. Natomiast chcę powiedzieć, że każda licząca się partia polityczna w Europie ma z reguły funkcję sekretarza. Nie, no jasne, ja tego nie neguję. Partia Republikańska panu, również panu Foglowi serdecznie gratulujemy, ale dlaczego my to uznajemy za coś, powiedzmy, normalnego czy słusznego? A Witold Waszczykowski nie i pozwala sobie na takie kpiny czy uszczypliwości wobec kolegi z partii przecież. Nie wiem, myślę, że to nie jest dobra praktyka, żeby się komunikować, szczególnie w przypadku członków jednej partii, jak pan minister Waszczykowski jest przecież członkiem Prawa i Sprawiedliwości, za pomocą mediów są telefony, maile, SMS-y, można napisać, zadzwonić, panie sprawdzić pośle, źródła. Panie pośle, chyba najważniejsza informacja z wczoraj. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Z kolei Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza wczoraj niemal w tym samym czasie uznał, że wykonywanie środków tymczasowych unijnego Trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce, jest niezgodne z polską konstytucją. Wojna między Trybunałem Konstytucyjnym a TSUE, wojna między Polską a Unią Europejską, jak twierdzą politycy opozycji, i droga do polexitu? Zbyt mocne słowa, jeżeli prześledzimy, co się dzieje pomiędzy TSUE a Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe w Niemczech, między TSUE a Radą Stanów we Francji. Tam jest prawdziwa wojna, jeżeli mamy używać takich określeń. Ale skupmy się na tym, co jest w Polsce. W Unii nie Europejskiej, patrzmy ciągle na kraje zachodnie. Mówimy w tej chwili zachodnie o tym, co się dzieje nie tyle w Polsce, co w całej Unii Europejskiej. My jesteśmy ważnym członkiem Unii Europejskiej. Mamy w tej chwili szereg konfliktów pomiędzy TSUE a sądami. Ale to już niedługo, bo ważni politycy opozycji czy ważni prawnicy komentują, że my jesteśmy na ścieżce do polexitu, po prostu. To trzeba było powiedzieć, że znacznie dalej na tej ścieżce są Niemcy i Francja. Ale bo, dlatego, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie Niemiec po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Dlatego, że Rada Stanów we Francji powiedziała, że jej orzeczenie TSUE w sprawie dostępu do danych osobowych nie obowiązuje. We Francji to orzeczenie po prostu nie będzie obowiązywać ze względów bezpieczeństwa. Ale bo Francuzi chcą mieć dostęp do wrażliwych danych w walce z terroryzmem. Panie pośle, bo Polska nas najbardziej interesuje. Donald Tusk napisał na Twitterze, że to nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii. I tylko my, Polacy, możemy skutecznie się temu przeciwstawiać, bo wbrew pisowskiej propagandzie nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę. Jak pan się do tego odniesie? Typowe zagrywki Tuska, który chce nas sprowokować i w taki demagogiczny, nieprawdziwy sposób komentuje wydarzenia polityczne. No, z Chorwacji. Ale to nie nadzieję, ma się że czym ma zajmować. Pogodę nie, no, porozmawiamy wypoczął poważnie. Po tych kilku dniach pracy. Zupełnie poważnie, panie pośle, bo... No, ale zupełnie poważnie tłumaczę panu, że znacznie poważniejsze napięcia są dzisiaj na tym tle pomiędzy Brukselą czy tego tłumaczyć, bo ja tu nie jestem stroną w tym konflikcie. A Niemcami czy Francją. Bo czy pan, ja się zastanawiam, czy pan twierdzi, że Niemcy i Francja są na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej? Ja cały czas pytam o Polskę. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar na rozprawie wyjaśniał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący stosowania w Polsce orzeczeń TSUE będzie godził w samo serce prawa Unii, a także może doprowadzić do wyłączenia polskich sądów spod unijnych wymogów niezawisłości sądów oraz niezależności i bezstronności sędziów. To z kolei zdaniem Bodnara doprowadzi do naruszenia unijnych zasad skutecznej ochrony sądowej i rządów prawa. Panie, to są konkretne, poważne zarzuty i argumenty. Panie redaktorze, gdy dochodziliśmy do władzy w 2015 roku, ówczesna władza, Platforma Obywatelska, straszyła Polaków, że jak tylko dojdziemy do władzy, Jarosław Kaczyński będzie chciał się zemścić za Smoleńsk, wywoła wojnę z Rosją. Dzisiaj ci sami ludzie twierdzą, że jesteśmy partią prorosyjską. Gdy rządzimy, Donald Tusk już od wielu lat straszy Polaków polexitem. Twierdzi, że wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej. A kto chciał zablokować w całej Unii Europejskiej fundusz odbudowy, jeżeli nie Platforma Obywatelska? No właśnie, ale to kto był architektem nie jest, a nie jest tego, tak, że teraz Trybunał Konstytucyjny pośrednio zablokuje przyznanie nam środków w ramach Krajowego Planu Obudowy. Architektem
kto był pomysłodawcą tego, żeby Platforma Obywatelska zablokowała wejście w całej Unii Europejskiej Funduszu Odbudowy. Ale pan się nie boi, że Komisja Europejska wstrzyma dla nas środki w ramach Funduszu Odbudowy, w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Jedynym politykiem w Polsce, który w ostatnich latach, i zawsze będę to powtarzał, zaproponował referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej, był Grzegorz Schetyna, to prawda, lider Platformy już do tego Obywatelskiej. Konkretne pytanie, chciałbym konkretną odpowiedź od pana usłyszeć. Minimum konsekwencji. Nie ma pan obaw? Czy nie boi się pan, że Komisja Europejska wstrzyma środki, tak jak dzieje się to w przypadku Węgrów, dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Komisja Europejska uzasadniła decyzję o nie tyle wstrzymaniu środków, co dalszych negocjacjach od wprowadzenia bardziej rygorystycznych mechanizmów walki z korupcją. Otóż Polska we wszystkich rankingach instytucji unijnych, jak prześledzimy te rankingi, jest wyżej, jeśli chodzi o walkę z korupcją i wykorzystaniu środków europejskich, od takiego kraju jak Belgia, na terenie której znajdują się instytucje unijne. Polska jest w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o prawidłowość wykorzystania funduszy europejskich. Węgrzy mają z tym problem, nie tylko Węgrzy. Zacytuję mojego kolegę z tym problem z redakcji. Marcin Makowski pisze: kryzys w relacjach dyplomatycznych z USA oraz Izraelem, kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla przyszłości Polski w Unii Europejskiej, przygotowania do możliwej czwartej fali koronawirusa i tysiąc innych rzeczy na głowie, a prezydent Andrzej Duda na cudzysłów 3-4 tygodniach urlopu. Rewelacyjny timing. No, ironizuje, ale chyba z przykrością, Marcin Makowski. Czy faktycznie prezydent Andrzej Duda powinien na taki kilkutygodniowy urlop się udać? Jak pan się do tego odniesie? Szczerze mówiąc, nic nie wiem na temat urlopu pana prezydenta, więc to są pytania do Pałacu Prezydenckiego, ale nie wiem, kiedy pan prezydent ma urlop, więc trudno mi to komentować. Ten obraz nakreślony przez mojego kolegę jest dość przykry i zastanawiam się, czy my naprawdę nie jesteśmy w największym kryzysie od lat, jeśli chodzi o relacje z poszczególnymi państwami, czy to z USA, czy z Izraelem, czy z Unią Europejską właśnie. To jest zwana przesada. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w tych najważniejszych dla nas aspektach, czy gospodarczym, pani ambasador mówiła o niechęci do inwestowania w Polsce. Te inwestycje dzisiaj, inwestycje amerykańskie, są rekordowe, są najwyższe w historii. Dobrze. Czy panie obecność militarna? Wczoraj premier Kaczyński i minister Błaszczak ogłaszali największy kontrakt zbrojeniowy Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda, wiemy, że chce nieco odpocząć i to się należy każdemu oczywiście w Juracie. Ja się zastanawiam, czy prezes Kaczyński wybiera się w najbliższym czasie na urlop, czy można spodziewać się kolejnych wystąpień, kolejnych transferów, kolejnych spotkań, czy Jarosław Kaczyński też sobie zrobi wolne wakacje? Naprawdę nie wiem, kiedy prezes Kaczyński wybiera się na urlop. Jedynym politykiem, o którym wszyscy wiemy, że jest dzisiaj na urlopie, to jest Donald Tusk, który po 4 dniach pracy w Polsce już się zmęczył. No, ale on musiał wylecieć, siły, żeby wrócić i musiał, was pokonać. Musiał wylecieć do Chorwacji. Naprawdę z ręką na sercu nie wiem, kiedy prezes Kaczyński wyjeżdża na urlop. Większość posłów chyba wyjeżdża w sierpniu, bo zdaje się, że w sierpniu są 2 czy 3 tygodnie przerwy w obradach Sejmu. Natomiast nie wiem, jakie są plany urlopowe akurat prezesa Kaczyńskiego. Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Adam Bielan, to był Tweet Wirtualnej Polsce. Ja zapraszam na jutro na godzinę 8:30. Się na niego wybierają. Tak, mam nadzieję, że państwo będziecie na urlopie również Tweet Wirtualnej Polski oglądać i przy okazji odpoczniecie. Dobrego dnia.